W latach 30., 40. XX wieku dr Kaufman prowadził badania nad chorobami zwyrodnieniowymi stawów. I zauważył, że podając niacynę, cofają się objawy choroby zwyrodnieniowej stawów. I ten efekt można było uzyskać tak przy użyciu kwasu nikotynowego, jak i niacynamidu. Podawał niacynamid sam lub w połączeniu z innymi witaminami. Zauważył, że pacjenci lepiej reagują na mniejsze dawki, np. po 250 mg, ale przyjmowane częściej. Łączył to także z zaleceniami dietetycznymi. Stwierdził, że choroba zwyrodnieniowa jest awitaminozą, a dokładniej aniacynamidozą. Zalecał jak najwcześniejsze rozpoczęcie terapii niacynamidem. Należy go brać regularnie, w małych dawkach, przez cały dzień. Stosowana była nawet co 1,5 do 2 godzin. Stosował od 400 do 4000 mg dziennie i nawet jako pierwszy lekarz zastosował dawkę 5000 mg witaminy PP dziennie. Po jednym, dwóch miesiącach poprawiła się mobilność stawów. Dodawał też witaminę C, B1, B2 oraz witaminę A i D3. Doktor William Kaufman. Pracował w czasach, gdy Ameryka była po wielkim kryzysie. Leczył zwyrodnienia stawów przy użyciu taniej witaminy, bez użycia środków farmakologicznych. W chwili obecnej zapewne straciłby prawo wykonywania zawodu, tak jak wielu wielkich ludzi, jak profesor Fydrychowski, tracą prawo wykonywania zawodu właśnie ze względu na innowacyjność że stanęli wyżej niż większość na powiedzieć skarlałych intelektualnie przedstawicieli pewnej grupy społecznej w chwili obecnej trzeba przyznać że hipokrates został uduszony parafrazując słowa kato starszego medycyna delenda est medycyna musi umrzeć Kato mówił o kartaginie, że kartagina delenta est. To było to sławne powiedzenie, gdzie każdą swoją wypowiedź kończył takim określeniem. Ministerstwo Zdrowia, i Izby Lekarskie, główny inspektor sanitarny mają jakąś podwójne, mają podwójne standardy. Dla lekarzy, którzy potrafią coś zrobić, i dla koncernów. Najlepszym przykładem jest. Inhibitor cyklooksygenazy drugiej, czyli lek przeciwzapalny, Vioxx, wprowadzony w chwale, prospekty, sympozja i w niechwale został wycofany. Dlaczego? Przyczynił się do 70 tysięcy zgonów z powodów choroby serca w efekcie przyjmowania tego preparatu. Czy myślicie, że został lek zapomniany? Nie. FDA mówi teraz inaczej. Wprowadzić można ten lek pod warunkiem, że będzie odpowiednia informacja na opakowaniu? Czyli informacja, gdzie napiszemy LEK użycie leku grozi śmiercią. Ale przy iluż preparatach nie grozi śmiercią? Pytanie, dlaczego tak się boimy witamin, które można dawać w dawkach 200-500 razy wyższych? niż zalecane przez RDA, czyli taka dawka proponowana przez panel ekspertów dogadujących się na poziomie europejskim, czyli na przykład EFSA, lub amerykańskim, czyli FDA. Ale leki, które przyniosły 70 tysięcy zgonów, wprowadza się. Zresztą, podobnie jak niektóre rzeczy, które Według ostatniej bazy danych bazy Waers stosowanie tych preparatów doprowadziło do wzrostu wśród dzieci chorób serca i sercowo-naczyniowych o 17 500%. Ale w majestacie prawa. Dziwicie się dlaczego? FDA utrzy, otrzymuje 1% odzysku ze sprzedaży produktu medycznego. Gdy nie wiesz o co chodzi, to już wiesz o co chodzi. Dzieci z ADHD. Zalecenia Ritalin. To zaraz. Dzieci dostają ADHD ze względu na brak ritalinu we krwi? To tak samo jak mamy podwyższony poziom cholesterolu ze względu na zbyt mały poziom statyn w organizmie? Coś tu? Coś tu nie gra. Ritalin jest. Preferowany. W Polsce jest pod postacią koncerta lub medikinet. Ale wyobraźcie sobie, że jeżeli w dokumentacji medycznej jest informacja, że kiedykolwiek brał ritalin ten dzieciak, to on nigdy na przykład w Stanach Zjednoczonych nie może być przyjęty na szkołę lotników. Czyli już jest dyskryminowanie. Coś tu nie gra. Zauważono w badaniach na myszach, że ritalin wywołuje u nich chorobę nowotworową. Naukowcy stwierdzili, że braki pewnych witamin powodują u zwierząt hiperkinezy i wykazują one tzw. nadmierne bieganie. Niacyna redukuje tą hiperkinezę. Podobnie jak objawy kompulsywnego zniecierpliwienia, niekończenie zaczętych zadań, problemy z koncentracją. Zarówno niacyna, kwas nikotynowy, jak i niacynamid są prekursorami NAD dinukleotydu nikotynamidoadeninowego czyli substancji która jest kofaktorem w ponad 500 reakcjach chemicznych w organizmie NAD bierze udział w naprawie DNA, sygnalizacji komórkowej. Pełni funkcję substratu, czyli substancji z której się wytwarza coś dalej w reakcjach enzymów PARP i do sirtuin. IDO to układ enzymatyczny cytozolu, który kontroluje rozkład tryptofanu. Metabolity tego szlaku rozkładu tryptofanu mają rolę immunosupresyjną i przeciwdrobnoustrojową. W ten sposób mogą hamować nadreaktywność układu immunologicznego. Czyli jeżeli macie wszelkie choroby nadreaktywne kolicysulceroza, astma, RZS, Hashimoto wszystkie Schorzenia autoagresyjne będą, ra, będzie pomagała niacyna w leczeniu. Drugi układ sirtuiny. Mają wpływ na procesy starzenia się i obumierania komórek. Redukują tkankę tłuszczową, poprawiają odporność na stres, odporność na wirusy, bakterie. Ich ilość wzrasta, gdy spada Kaloryczność posiłków. Najlepsze będzie czasowe ograniczenie posiłków o połowę. Inny sposób to wprowadzenie do diety polifenoli, które są antyoksydantami. Polifenole, np. resweratrol, katechiny, zielona herbata, maca, uszczelniają naczynia, regulują poziom lipidów i glukozy. Są przeciwzapalne oraz pomagają eliminować z organizmu wirusy, grzyby i bakterie. Długie okno żywieniowe stymuluje sirtuiny. Saki mają siedem typów sirtuin. Rozlokowane są w mitochondriach, w cytoplazmie, w jądrze komórkowym. Inna grupa to enzymy PARP. Na przykład polimeraza poliadeperybozy. Polimeraza poliadeperybozy to rodzina białek. Biorących udział w naprawie DNA, stabilności genomu czy zaprogramowanej śmierci komórki. Białka PARP wykrywają uszkodzenie DNA, wiążą się z tym uszkodzonym DNA i rozpoczynają namnażanie substancji, które są niezbędne do naprawy. NAD jest tutaj wymagany jako substrat do wytwarzania monomerów ADP-rybozy. Ważnym elementem jest rybozyt nikotynamidu, substancja, która zwiększa o 220% zawartość NAD, właśnie tego substratu dla tych wszystkich ciągów enzymatycznych. Sirtuiny są niezbędne do regeneracji, zwiększania żywotności mitochondriów, odnawiania masy mięśniowej, rozwoju zdolności poznawczych. Na wzrost sirtuin wpływają niektóre substancje odżywcze, na przykład papryczka chili, kapary, jarmusz, lubczyk, daktyle, pietruszka, rukola, seryl naciowy, czerwona cykoria, czerwona cebula, oliwa z oliwek, soja, kasza gryczana, kurkuma, orzechy włoskie borówki truskawki czerwone wino prawdziwa kawa kakao zielona herbata maca gorzka czekolada produkty spożywcze które zawierają dużo niacyny to między innymi mięso ryby podroby chodzi o nerki wątróbka małże, krewetki, wieprzowina, orzechy, produkty mleczne, ziarna i kiełki pszenicy, produkty pełnoziarniste, warzywa o zielonych liściach, ale nawet najlepiej skomponowana dieta z naturalnych produktów najlepszej jakości nie dostarczy wam nawet 100 mg niacyny dziennie. Dlatego wielu z nas powinno przyjmować. Badania niektórych naukowców Mówią, że ponad połowa społeczeństwa na Ziemi ma chroniczny brak niacyny, czyli cierpi na przewlekłą, podostrą pelagrę. Joseph Goldberg, lekarz amerykański, odkrył przyczynę pelagry, a dr Konrad Elwelchem z Wisconsin udowodnił, że niacyna i jej amit ją zwalczają. W efekcie odkryć Josepha Goldbergera i Konrada Elwelchiema, rząd Stanów Zjednoczonych rozpoczął dodawanie do mąki witaminy PP od roku 1942. Uznaje się to za największy sukces medycyny powszechnej. W 1930 roku w samych południowo-wschodnich Stanach zmarło na pelagrę 30 tysięcy Amerykanów. Główne objawy pelagry to zapalenie skóry, biegunka, otępienia, a nawet śmierć. Otępienie w pelagrze różnicuje się ze schizofrenią tylko czasem działania. Jeżeli po kilku dniach lub tygodniach ustępuje otępienie, stwierdzam, że jest to pelagra. Pelagra łączy się z niedoborem wielu substancji odżywczych, natomiast schizofrenia łączy się z niedoborem jednej witaminy i to w dużym stopniu. I wtedy trzeba stosować większe dawki i dłuższy czas. W pelagrze najczęstszą przyczyną zgonów było samobójstwo. Natomiast w schizofrenii choroby serca i zawały. Osoby ze zwiększonym zapotrzebowaniem na witaminę B3 nigdy nie zaspokoją swoich potrzeb tylko przy użyciu diety. Zawsze muszą ją suplementować. Pewne rejony Ziemi są ubogie w niektóre pierwiastki chemiczne. Na przykład w Chinach około 1500, ponad 1500 okręgów cierpi na niedobór jodu. Są to rejony, gdzie występuje krentynizm, niskorosłość, niedoczynność tarczycy, głuchota. Niedobór selenu może powodować chorobę Kachina beka, czyli endemiczną osteoartropatię. Może wywołać też chorobę Keshan, endemiczną kardiomiopatię. Niedobory jodu w życiu płodowym przekładają się na nienaturalnie wysokie zapotrzebowanie na dopaminę, co może przełożyć się na chorobę Perkinsona lub stwardnienie rozsiane w życiu dorosłym. Mutacje pewnych enzymów mogą powodować ich niedoczynność, np. syntaza cystationowa. Jest to enzym przekształcający homocysteinę i serynę do cystationiny. To łączy się często z upośledzeniem umysłowym, wadami szkieletu, wadami naczniowymi i zwichnięciem soczewki. Te osoby wykazują się wysokim poziomem homocysteiny. A więc pamiętacie, gdy jest wysoka homocysteina, częściej miażdżyca, MCV jest większe, czyli średnia wielkość krwinki, a więc tkanki będą niedotlenione. Osoby z tą wadą mają wysoki poziom homocysteiny. Jeżeli rośnie homocysteina, to sami wiemy, że rośnie nam poziom cholesterolu, miażdżyca, MCV, czyli średnia wielkość krwinki czerwonej jest podwyższona, a więc krew już nie dochodzi tak, jak powinna dochodzić do tkanek, nie dotlenia ich tam. A więc mamy anemię makrocytową. O, osoby z mutacją właśnie tej syntazy cystationowej... W 50% mogą być wyleczone podaniem wysokich dawek witaminy B6. Zresztą pamiętacie, jak mamy problem z homocysteiną, to znaczy, że może być mało witaminy B6, B12, B2, B1, witaminy B9, czyli kwasu foliowego. Zarodziec malarii walczy z gospodarzem o cynk i o witaminę A. A silny deficyt witaminy A może doprowadzić do ślepoty. Należy podawać dzieciom 200 tysięcy jednostek witaminy A 4 razy w roku. Koksaki B, infekcja wywołana niskim poziomem selenu, powoduje ją patogen kodujący analog peroksydazy glutationu. Niedobór selenu i infekcja wirusem koksaki B może doprowadzić do zawału serca, albo choroby Kishan, czyli to, o czym mówiliśmy, a więc endemiczna kardiomiopatia. Teraz następny wirus, HIV, ten, który wywołuje AIDS, zespół nabytych niedoborów immunologicznych. Pozbawia człowieka czterech składników do produkcji peroksydazy glutationu, czyli takiego selenoenzymu. Powoduje to brak selenu, glutaminy, cysteiny, tryptofanu. Te niedobory powodują objawy, które nazywamy AIDS. Badania w Afryce potwierdziły, że odpowiednie podawanie tych czterech substancji przypomnę, selen, glutamina, cysteina i tryftofan może odwracać objawy AIDS. W przypadku trwania choroby, podawanie tych suplementów zapobiega wystąpieniu ich objawów. Musimy pamiętać o tym, że każdy chromozom na swoich końcach ma telomery. Są to takie odcinki, które za każdym podziałem mitotycznym skracają swoją długość do pewnej wartości, kiedy już jest koniec. I to jest śmierć. Okazało się, że suplementacja witamin powoduje powolniejsze skracanie się telomerów. Kobiety, które przyjmowały, miały o ponad 5% dłuższe telomery od kobiet, których które nie przyjmowały suplementacji witaminowej. W przeliczeniu na lata było to mniej więcej 9,8 roku życia. Chyba gra warta świeczki.